O tym, że wszędzie są równi i równiejsi, nikomu pewnie bardzo nie muszę przypominać. A jeśli nawet macie w tej kwestii jakiekolwiek wątpliwości, to dzisiejszy materiał udowodni wam, że niestety w otaczającym nas współczesnym świecie, a szczególnie w putinowskim Matrixie, każdy musi mieć świadomość, gdzie jest jego miejsce. Oni zadzwonili tak po prostu? Tak, powiedzieli mi, że mój syn jedzie do mnie transportem Cargo 200. Nie, nie mogę płakać. Nie rozumiałam, co to Cargo 200. Potem powiedzieli, że on został zabity. Siedemnastego marca przyszli i powiedzieli, że nie żyje. I zabrzmi to raczej bardzo boleśnie, ale faktem jest, że w Balszej Rosji liczy się tylko ten, kto ma szmal i plecy u kremlowskiego włodarza. Przeklęci oficerowie wręczali im ciasta, ręczniki, drewno kominkowe w imieniu zamordowanych mężów i dzieci. Oto kwiaty i słodkie upominki przeznaczone rodzinom zmarłych na froncie na skutek operacji militarnych. Bo jak inaczej można nazwać jego hipokryzję i wmawianie matkom poległych, że z powodu śmierci ich synów na froncie chciałby, żeby wszystkie wiedziały, iż tak on osobiście, jak i inni najważniejsi ludzie w Rosji podzielają ich ból. Niektórzy ludzie żyją niegodnie i umierają od wódki czy czegoś innego. Tak, wódki albo czegoś innego. Żyli i żyli i umarli niezauważeni. Czy takich ludzi można naprawdę nazwać żywymi? Ale wasi synowie naprawdę żyli, rozumiecie to? Ich cele zostały osiągnięte. A w rzeczywistości dzieci Szojgu, Pieskowa, Ławrowa, Prigożyna lub propagandysty Sołowiowa i innych bliskich Kremlowi bawią się w najlepsze, śmiejąc się z ludzi nie mających pieniędzy i koneksji. Nie wiem jak wam, ale mnie, we wręcz przerażający sposób, ta sytuacja coś przypomina. Ale pozostawiam to w waszej ocenie. To naprawdę tak bardzo wspaniały pomysł. Zanim rozpoczniemy dzisiejszą analizę, jak zwykle dziękuję wam za wsparcie w sekcji komentarzy, za suby i łapki w górę. To dzięki wam, krok po kroku, ten kanał staje się coraz bardziej popularny, a wy wciąż motywujecie nas do dalszej intensywnej pracy. Dziękujemy i nie przedłużając, ruszamy. Tylko najlepiej wychillujcie, bo niektóre elementy dzisiejszego filmu mogą podnieść ciśnienie, ale przekonajcie się sami. Zapraszam. Faktem jest, że ci, którym zabrakło pieniędzy lub odwagi na ucieczkę z kraju Wowy i jego haroszych drudziej, obecnie przeżywają prawdziwy horror i nic nie wskazuje na to, by skończył się on dość szybko. Przerażeni. Wszyscy byli przerażeni. W szoku. Wszyscy jego przyjaciele przyszli. Nikt nie mógł uwierzyć, że to Ale się stało. Ale tak jak podkreślałem wam we wstępie, są równi i równiejsi. Dlatego pokażę wam wyżyny hipokryzji tych, którzy z premedytacją skazują niemal na pewną śmierć czyichś synów lub córki. Zgodzisz się ze mną pewnie, że to proste pytanie o honor. Jesteś wszak generałem, a mimo to nie odbyłeś służby. Nawet jednego dnia wysyłasz ludzi na śmierć. Uczestnicząc w realizacji strategii Kremla i to bez mrugnięcia okiem i mając zwykłych obywateli za nic. Ministerstwo Obrony traktowało nas tak, jakbyśmy byli nikim. Władimir Putin zapowiada dzisiaj specjalną operację militarną. Jeśli nadal macie wątpliwości, to zobaczcie, co w czasie wojny porabiają rodziny jednych z najważniejszych w Federacji Rosyjskiej ludzi. My nie mamy z tym nic wspólnego. Czyli tych, których rozpętana przez Putina i jego współpracowników wojna najnormalniej w świecie nie dotyczy. Ale wiesz, istnieją ludzie, których ten horror nie dotknął. I ich nie dotknie. Oto elita Putina. A zwłaszcza ich uprzywilejowane Bo dzieci. Są i tacy jak syn Prigożyna Paweł, który z gołymi czterema literami paraduje sobie po jachcie, albo w prywatnym odrzutowcu liże swoje buty sportowe, a nie wojskowe kamasze. Mają rozmach. Ale pomińmy na razie teoretycznego buntownika i skupmy się bardziej na tych wciąż pozostających najbliżej Putina. Zacznijmy zatem od synalka wyszczekanego byłego prezydenta Miedwiediewa. To tak jak u Miedwiediewa. Im więcej wypije, tym więcej mówi. Bo jak się okazuje, pomimo że ojciec regularnie straszy Polskę i świat trzecią wojną światową, to jasne, że w tej sytuacji to się nigdy nie stanie. Ale załóżmy, że taki scenariusz ma miejsce. Głowa państwa nuklearnego przylatuje do bodajże Niemiec i zostaje aresztowana. Co to ma być? Deklaracja wojny na Federację Rosyjską?
W takim wypadku wszystkie rosyjskie środki, pociski i wszystko inne poleci do Bundestagu, do biura kanclerza i tak dalej. To jego 28-letni syn jakimś dziwnym trafem nie siedzi w okopach broniąc Rosji przed zachodnią zarazą i nazizmem. A na przykład gdzie jest syn Miedwiediewa? Ma 28 lat, taki młody orzeł musi walczyć w armii. Zwłaszcza, że jego ojciec mówi, że zaraz rozpocznie się trzecia wojna światowa. Ale młody Miedwiediew nie jest jedyny. Otóż takich prawdziwych rosyjskich patriotów jest całe mnóstwo. Bo na przykład synowie szarej eminencji Patruszewa muszą być biznesmenami, a dzieci propagandysty Sołowiowa również bawią w wielkim świecie, szczególnie jeden z jego synów jako model. Co równie ciekawe, Sołowiow rodzinę ma dosyć liczną. Dwukrotny czempion Europy, czempion WNBA, zwyciężczyni FIBA kobiecej Ligi Światowej, kobiecej Euroligi, kobiecego Eurokip, siedmiokrotny czempion Rosji, pięciokrotny zwycięzca Russian Cup, Swietłana Abrosimowa. I spora jej część posiada paszporty tak znienawidzonego przez niego Zachodu. Jego starszy syn Aleksander także studiował w Londynie. I żadne z dzieci Sołowiowa nigdy nie służyło w armii. I żadne z nich nie planuje. I co? Czyli albo brytyjskie, albo amerykańskie. Nigdy nie zbratamy się z tymi nazistowskimi państwami, zapewniającymi broń. Włącznie z dwiema córkami, których się dorobił z kolejną kochanką, czyli Swietłaną Abrosimową. Podobnie jak druga córka Sołowiowa urodzona w Stanach, Ekaterina. Stany Zjednoczone i korupcja idą w parze. I nie tylko ona. Kochanka Sołowiowa, która jest niemal pod rosyjską ochroną, także ma amerykański paszport. Oto jest numer. Znaleźliśmy go w jej rejestrze lotów. Ale o dziwo, przecież to właśnie on nie rozumie tych, którzy nie chcą pełnić tak zaszczytnej służby w rosyjskiej armii. Jakby tylko mógł, to z pewnością każdego by tam wysłał. Trwa wojna, a ty nie chcesz służyć w armii? Mi się to w głowie nie mieści. Co powiesz swojej matce, że jej syn nie wypełnił swojego świętego obowiązku? A co powiesz matkom i żonom tych, których zmobilizowano? Co one mają powiedzieć? Państwo toczy wojnę z NATO. Postawili nam wybór, w którym chodzi o dalsze istnienie. Albo przetrwamy, albo nas zniszczą. Zarówno jako państwo, jak i jako naród. Nie będzie już rosyjskiego języka, nie będzie rosyjskiej kultury. Rosja nie wygrała żadnej wojny bez walki młodych. Wielka narodowa, pierwsza wojna czeczeńska, druga wojna czeczeńska. Młodzież walczyła. Ale on sam, obrońca tradycji i rosyjskiego patriotyzmu, bawi się nieco inaczej. A teraz się okazuje, że Sołowiow, główny patriota i obrońca tradycyjnych wartości, zabrał swoją kochankę, Amerykankę do Stanów Zjednoczonych. Czyli nic innego jak kolejny hipokryta. Ale czego moglibyśmy się spodziewać po tym błaźnie? Chociaż wiecie, co tam Sołowiow? Skupmy się może teraz na kimś znacznie ważniejszym w szeregach samej armii, czyli generale Szojgu, który nie dość, że sam będąc generałem i twarzą tej wojny, nigdy w wojsku nie służył, ale absolutnie nie przeszkadza mu to w tym, by z polecenia Putina lekką ręką wysyłać ludzi na front. I bynajmniej nie zważając na to, że spora część z nich wróci stamtąd martwa lub zostanie tam pogrzebana na zawsze. Co więc robi syn pana Szojgu? Czy walczy o Rosję? A gdzieżby tam? On wyjechał lub bardziej uciekł ze swojej ojczyzny. Nie mam z tym nic wspólnego. Zaledwie kilka dni przed tym, jak Putin ogłosił mobilizację. Uważam, że należy poprzeć propozycję Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego dotyczącą przeprowadzenia częściowej mobilizacji wojskowej w Rosji. A gdzie? No tam, gdzie ciepło i lubią Rosjan. Do Turcji. Wylegiwać się na plaży i spędzać czas na jachcie, tworząc muzykę. O takie chłopak miał szczęście. Nie to, co inni. Gdy jego rówieśnicy byli wyłapywani na ulicach i wysyłani na rzeź, on poleciał sobie ze swoim producentem muzycznym ciężko pracować nad swoim, powiedzmy to sobie szczerze, pozostawiającym wiele do życzenia głosem. Ale wiecie, autotune potrafi nie tylko u niego zdziałać cuda. Tak jak zresztą jego wpływowy ojciec, który nie pozwoliłby, by syn Alek trafił do woja lub jeszcze gorzej na front. Przecież za niego mogą walczyć inni. Jest uprzywilejowanym dzieckiem. Jego ojciec nie puści go na front. Inni będą walczyć za niego.
Tym bardziej, że najwyraźniej Szebie znudziło się życie w domu w podmoskiewskiej Rublówce oraz bycie człowiekiem biznesu, bo jako właściciel biurowca w centrum Moskwy, którego powierzchnię wynajmuje różnym firmom, nagle postanowił zostać muzykiem, wydając swój pierwszy singiel 24 lutego 2022 roku. Przyznacie, że data dość osobliwa i dobrze wszystkim znana, ale z pewnością nie z powodu jego debiutu. To jest Danila Sergejewicz Szebunow, albo Szeba, Szeba Singer, jak to się nazywa. I łatwo można odgadnąć, spoglądając na Szebę, że jest synem Sergeja Szojgu. I na dodatek, tylko tyle ma wspólnego z wojną, zarówno sam Szeba, jak i cała reszta tego klipu. Pytany natomiast w jednym z wywiadów, czemu nie nagrywa po rosyjsku, tylko angielsku, stwierdził, że tak łatwiej wyrazić mu to, co chce przekazać. Nie potrafię tego robić po rosyjsku. Nie wiem, naprawdę próbuję, ale po prostu to u mnie nie działa. Zwłaszcza, że melodia sama w sobie implikuje angielski tekst. Łatwiej mi tak wyrazić moje myśli i przekazać to, co chciałbym przekazać. Cóż można dodać, jego życie kręci się jedynie wokół przyjemności i nawet kiedy giną niewinni ludzie, on się doskonale bawi, tryskając przy tym humorem. Przykre, ale do bólu prawdziwe. Okazuje się, że Szojgu ma oczywiście dzieci z kilku związków. Posiada więc jeszcze dwie córki, z których jedna pracuje w Ministerstwie Obrony, a druga jest szefową Rosyjskiej Federacji Triatlonu. Ale bardziej interesujące jest to, że jej mąż i zarazem były lekkoatleta Aleksiej Stoljarow... Halo? Hello? Czy to sekretarz generalny? Halo. Dzień dobry, panie prezydencie. Więc przede wszystkim chciałbym pogratulować imponującego zwycięstwa. Bardzo dziękuję, ekscelencjo. Dziękuję bardzo. Również mógłby zostać powołany, lecz on woli bawić się w Dubaju i pajacować w social mediach, gdy inni giną. Ale kto mu zabroni, skoro jego teściem jest sam Szojgu? Wróćmy jeszcze jednak do dzieci Prigożyna, który ponoć spotkał się ostatnio ze swoim kolegą Wową. Pomimo głośnego jednodniowego buntu, uznania za zdrajcę, rekwirowania majątku, a następnie oddawania mu tego majątku. Otóż wspomniany wcześniej jego syn Paweł Prigożyn to kolejny typowy rosyjski bananowy dzieciak. I nawet pomimo oficjalnych informacji, że rzekomo dzielnie wspomaga grupę Wagnera, to raczej w piciu wyskokowych trunków i imprezowaniu. Ty ryba, kapie, ja kitka, sadka. Ja w kazie norm, ludzie, jak czerwę, spisz posadkę. Ty moisz pol, ja jem omara, ja oligarch. Z pewnością śmiało można go również nazwać oligarchą. Tym bardziej, że od jakiegoś czasu stał się potężnym petersburskim przedsiębiorcą budowlanym. Jako właściciel firmy sprzedającej i wynajmującej apartamenty na terenie tego miasta i nie tylko. W ciągu raptem jednego roku jego dochód wyniósł 900 milionów rubli, a jego aktywa były wycenione na 3 miliardy rubli. A tutaj jest ogromny biznes z Sinopi w świętym Petersburgu. Razem z jego ziemią jest wart nie mniej niż 2 miliardy rubli. Należy do Pawła i jego matki Liubow Prigożyna. Wszystko jest tu opłacone, na przykład ze środków Gazpromneftu. Biznes jest bardzo dochodowy i dostarcza młodemu Prigożynowi kolejne 300 milionów rubli każdego roku. Paweł dostał dom z jego elitą na przedmieściach północnej Wersalii. Prigożyn samemu, jego żona i córka Polina także mają posiadłości tutaj. Łącznie 6 domów, wartych więcej niż miliard rubli. Osiągnął naprawdę dużo, ale osiągnął to wszystko nie tylko dzięki swoim pomysłom. Spory udział w zdobywaniu jego pozycji miało też plądrowanie innych narodów. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy rodzinie Prigożynów, bo siostry Pawła, Polina i Weronika została właścicielką 4-gwiazdkowego hotelu Red Stars w świętym Petersburgu, kiedy miała 17 lat. Weronika wydała pieniądze swojego ojca na niekończące się imprezy i wakacje w Dubaju. Bawi się przewybornie. Jak się macie? Jak życie w Rosji? Nie jest wam za zimno? Też na wojnę lub brak kasy narzekać nie mogą. Tak zresztą jak córki samego Władimira Putina, jego rzecznika Pieskowa lub pasierbica Siergieja Ławrowa i rodziny całej reszty kremlowskich elit oraz ludzi z nimi powiązanych. Córki Putina, podobnie jak córki reszty rosyjskich oligarchów. Cóż, żyją jak królowe.
Podsumowując dzisiejszy materiał, jak sami mogliście zauważyć, najbardziej bulwersujący w tym wszystkim jest chyba fakt, że politycy dla władzy są w stanie zrobić niemal wszystko, czego tragicznym przykładem stała się polityka Kremla i rozpętana na Ukrainie wojna. I nie łudźmy się, że ci nasi, lub szerzej mówiąc zachodni, różnią się bardzo zasadniczo od tych rosyjskich. Owszem, oficjalnie starają się być politycznie poprawni, czasem empatyczni. I pozornie rozumiejące krzywdę ludzką. Ale gdy przytrafia się sytuacja kryzysowa, zazwyczaj liczą się dla nich ich własne interesy i ludzi z nimi powiązanych. Zresztą bardzo obrazowym tego przykładem był okres pandemiczny, afery maseczkowe, respiratorowe lub tym podobne zachowania polityków różnych ugrupowań na przestrzeni lat. Wyraźnie pokazujące nam Polakom, że u nas także byli i wciąż są równi i ci równiejsi. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnie, to na człowieka, potem znów na świnie i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim. Właśnie z tego powodu politycy z premedytacją pchają swoje społeczeństwa tam, gdzie oni sami ani ich rodziny nie mają ochoty być. A na dodatek w wielu przypadkach uważają, że im się to po prostu należy. Przerysowanym tego przykładem jest właśnie Putin i jego świta, bo przecież zapłaci on odszkodowania za ewentualną śmierć czyichś członków rodzin, przynajmniej w przypadku Rosjan. Personel militarny, który zginął podczas przeprowadzania specjalnej operacji militarnej na Ukrainie, zostanie mu przeznaczony przez rząd odszkodowanie i pokrycie kosztów z tym związanych. Łączna suma wynosi 7 421 tysięcy rubli. Miesięczna rekompensata również zostanie wypłacona każdemu członkowi rodziny ofiar, ale dodatkowo uważam, że obowiązkowo trzeba do tego doliczyć zapłaty każdej rodziny poległych członków Ministerstwa Obrony, zarówno w armii, jak i w personelu, pozostałych agencji biorących w operacji. 5 milionów rubli. I to w rublach, albo bardziej w tortach i bukietach kwiatów. Wiem, brzmi to jak masakryczna hipokryzja, jednocześnie sprawiając, że w człowieku budzą się naprawdę skrajne uczucia i przekonanie, że wbrew pozorom nie jest to tylko problem kraju określanego stanem umysłu. Bo podobnie, choć w trochę innym wymiarze, jest w wielu innych państwach. Jakich? Sądzę, że doskonale wiecie, bo z pewnością Rosja Putina nie jest w kwestii równych i równiejszych odosobnionym przypadkiem. Choć na pewno bardziej wyrachowanym, despotycznym i bestialskim, gdzie od wieków zwykły człowiek stanowił jedynie nic nieznaczący element systemu. Tak jak za Stalina, którego Putin i wielu Rosjan uważa za bohatera. Wy молодец. Jedno jest więc pewne, każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. Natomiast kremlowskie elity są tego dobitnym przykładem, lecz tak jak wspomniałem, nie tylko oni. Tyle na dziś, dziękuję za Waszą uwagę i do następnego razu. Cześć. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty prosty, to jak drut. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmij się do roboty, zdrowie!